Nowy tydzień, te same problemy. Rozbijamy. Mamy widok. Czysto jak zawsze. Ciągamy popychacze. Ujęcie z planu filmowego. Wałki. Panosa już nie ma. Kręcimy dalej. Przywóz kilka, wróbla ćwirka. Wałków nie ma, popychacze leżą. Wszystkie w sumie wyglądają podobnie. Nic jakiegoś strasznego na nich nie widać. One wszystkie są takie same mniej więcej. Zakładane jako nowe w zeszłym roku. Tak, w zeszłym roku to było. Najgorzej natomiast wygląda wałek ssący. To na przykład dość mocne pyski ma pod palcem wyczuwalny. To chyba takie jedno miejsce. O, tu jeszcze jedno jest dość. Ołoża w sumie tak jak pracowały panele, popychacze. Nie wiem, chyba pozakładam nowe. Znaczy zamienniki jakieś próbuję zdobyć. Nie wiadomo co to z tym zrobić teraz. Gdzieś spierdziela ciśnienie, tylko nie wiadomo gdzie jeszcze. Zaraz rozbieram popychacze i zobaczę jak one wyglądają w środku. Czas na nowy poradnik, jak rozebrać popychacz. Bardzo prosta sprawa. Teraz się udało. Delikatnie wyszedł. Już pokazuję jak wygląda popychacz. Ten po prawej jest niewystrzelony. Po lewej wystrzelony. Chętnie ja dałem cząstki. Winierki w zasadzie, szmatkę, iło. Mamy popychaczek w dwóch częściach. Tu jest ten pojemniczek na olej. Tu jest tłoczek i kolejna rzecz. W środku jest jeszcze sprężynka. Teraz jest pytanie. O, tu jest kuleczka z zaworkiem w tym miejscu. I w momencie kiedy nie ma sprężynki, ona pozwala na wejście ciśnienia. Ale nie pozwala z niego uciec. Czyli można powiedzieć, że ten popychacz też jest sprawny.
czyścimy. Poskładamy. Ten jest rozebrany. Te dwa już są umyte, sprawdzone. Także na razie trzy wyglądają, bo są w porządku. 321. Cztery szklaneczki umyte. Wszystkie wyglądają dobrze. Nic się z nimi nie dzieje. Także chyba to nie tutaj jest problem. Zupa. Po myciu tychże. Najgorzej z tego wszystkiego wygląda wałek sący. Zatem wymienię raz jeszcze łoża i wałki. Wrócę do seryjnych i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to już nie dzisiaj, bo mi się nie chce.